Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj zaczynamy pierwszą lekcję naszego kursu liczb zespolonych, złożonych, czyli właśnie po polsku liczby zespolone. Liczby zespolone to jest dział, który nie obowiązuje w liceum, to dopiero studia, także jeżeli jesteś na jakiejś tam polibudzie, czy po prostu interesuje Cię temat liczb zespolonych, no to zapraszam, postaram się to opisać jak najlepiej. Co musisz wiedzieć przed przystąpieniem do tych lekcji i obejrzeniem? No, musisz znać trygonometrię. Musisz sobie zobaczyć ten kurs trygonometrii. Nie musisz znać tego jakoś tam niesamowicie dokładnie, tych najtrudniejszych równań, które ja pokazywałem w ostatnich tam odcinkach, lekcjach, jak rozwiązywać. Ale żebyś wiedział, co to znaczy sinus, co to znaczy, że jesteśmy w drugiej albo trzeciej ćwiartce. Jeżeli w ogóle nie wiesz, o czym ja teraz mówię, no to koniecznie musisz się cofnąć do tej trygonometrii, tak żebyś wiedział, że funkcje są okresowe i znał te podstawy, chociaż to wtedy byłoby, będziemy mieli na czym działać. A na razie pierwsza lekcja, zaczniemy sobie od tego, czym w ogóle są liczby zespolone. To jest nowy w ogóle typ liczb, tak jak mieliśmy liczby całkowite na przykład. Wiedzieliśmy, że są liczby naturalne, załóżmy, naturalne. I te liczby były, to było 0, 1, 2 i tak dalej. Te liczby tam sobie rozbiegały, potem sobie wprowadzaliśmy liczby całkowite, które obejmowały liczby naturalne. One się tu mieściły w tym jednym worku, plus jeszcze tutaj dodaliśmy sobie minus 1, minus 100, tak, to były te liczby całkowite, czyli te liczby ujemne też tutaj dodaliśmy. Potem mówiliśmy, że mamy jeszcze liczby wymierne. Liczby wymierne. W liczbach wymiernych weszły nam ułamki, czyli liczby całkowite zostały tutaj zawarte i jest jeszcze na przykład 1 druga, 3 siódme, minus 0,1. To były nasze liczby wymierne, bo mogliśmy je zapisać właśnie w postaci ułamka zwykłego, to jest po prostu minus 1 dziesiąta. Potem niżej pojawiły się nam zbiór liczb już oprócz wymiernych, pojawił się taki ogromny zbiór liczb rzeczywistych. Rzeczywiste. I liczby rzeczywiste obejmowały również liczby niewymierne, były wymierne i niewymierne. Niewymierne, czyli w całym tym zbiorze liczb rzeczywistych, te niewymierne zajmowały tutaj na przykład, nie wiem, pi właśnie, tutaj jeszcze oprócz tego w niewymiernych, no, chociażby taki pierwiastek z dwóch, no i tak dalej. To były właśnie liczby niewymierne, których nie dało się zapisać w postaci ułamka zwykłego. I to zaznaczaliśmy jakoś w rzeczywiste, pisaliśmy sobie takie duże r i to były nasze liczby właśnie rzeczywiste. Całe takie drzewko się tutaj tworzyło od naturalnych, całkowitych przez rzeczywiste. No i teraz tak. Zawsze jak pisaliśmy na przykład, że dziedzina jakiejś funkcji należy do rzeczywistych, to było dla nas takie jak po prostu plus, minus, nieskończoność, obejmowało całość. Ale okazuje się, że jest coś więcej oprócz liczb rzeczywistych. Dlaczego? No bo spójrz. Jak mówili nam w gimnazjum, to chyba jeszcze nie było równań kwadratowych, na pewno w liceum, mówili nam, że na przykład kiedy delta jest równa 0, to jest tam jedno rozwiązanie, a kiedy jest mniejsza od 0, to jest brak rozwiązań. No i wtedy mówiliśmy sobie właśnie na przykład, nie wiem, taka funkcja kwadratowa x kwadrat plus 1. No i wykres wygląda tak, jak sobie narysujemy osie, no to tu jest y, tu jest x, no i to jest parabola przesunięta o 1 w górę, czyli ma taki wykres, no i jak widzisz, nie ma miejsc zerowych, tak, nie przecina się tu nigdzie. No i delta nawet jak sobie równa się 0, to jest oczywiście, żeby było. No i jak nawet sobie tutaj delta policzymy, no to od razu widać, no to jest taki przykład oczywisty, bo napisz, że to jest x kwadrat równa się minus 1 i nie znam pierwiastka z liczby ujemnej, tak? Zaraz powiesz. No to delta to nawet nie będę liczył, po prostu widać, że tu jakby napisalibyśmy, że brak rozwiązań, prawda? Po prostu brak rozwiązań, a na przykład jak mamy taką funkcję x kwadrat plus 2x plus 5 równa się 0, tutaj sobie możemy to deltnąć ładnie, czyli delta, policzyć deltnąć, to taki powiedzmy slang trochę, tak? I tu mamy 2 kwadrat, czyli 4, minus 4 razy AC, czyli minus 20. Od razu widać, że to jest mniejsze od 0, od razu nawet byśmy tego nie liczyli, prawda? Tylko napisali, że teraz tak. Co byśmy napisali? Że brak rozwiązań? Dużo bardziej poprawnym jest napisane, że x nie należy do liczb rzeczywistych, no bo nie mamy takiego x-a, który podniesiony do kwadratu dałby minus 1.
On nie należy do liczb rzeczywistych, ale to nie znaczy, że go nie znamy. Widzisz, istnieje jeszcze jeden taki worek. Oczywiście tych worków jest tam jeszcze więcej na te liczby, ale my się zajmiemy, i to są liczby złożone, zespolone. Zespolone. Liczby zespolone pojmują oprócz rzeczywistych liczb, liczby urojone. Wiem, że to brzmi trochę śmiesznie. Liczby urojone. Liczby urojone. Co to znaczy, że liczba jest urojona? To znaczy, że co, nie ma takiej liczby, urojiłem ją sobie? No i tak i nie. Dlatego, że spójrz, liczba urojona. Liczba urojona. Urojona. Czym jest liczba urojona? Liczba urojona będziemy zapisywać jako i. I jest pewną liczbą. I teraz tak. I to jest taka liczba, że i kwadrat równa się minus 1. Brzmi dziwnie, wiem, ale musisz mi uwierzyć, że tak właśnie jest. I do kwadratu jest równy minus 1, czyli i to jest pierwiastek z minus 1. Ja nie mogę określić jakby tej liczby dokładnie na liczbach rzeczywistych, dlatego używamy zapisu i. I jest naszą liczbą urojoną, która jest taką liczbą, przez którą możemy pomnożyć jakąś inną. I wtedy będę miał liczbę urojoną, na przykład jeżeli napiszę 5i, to to jest 5 razy i, przy czym i jest taką liczbą, że i kwadrat równa się minus 1, czyli na przykład pierwiastek z minus 5 to jest, innymi słowy, pierwiastek z i kwadrat razy, no to zróbmy 25, pierwiastek z i kwadrat razy 25, to sobie rozdzielę i mam, że to jest pierwiastek z i kwadrat, dlatego że i kwadrat, jak widzisz, to jest minus 1, tak? Czyli to jest minus 1. Minus 1 razy 25, to jest minus 1, tak? Razy pierwiastek z 25. Pierwiastek z i kwadrat to jest i, czyli to jest i razy 5, 5i. Do tego właśnie nam się przydaje. Właśnie spierwiastkowałeś minus 25. Wszystko teraz, zburzyłem Ci całą Twoją wiedzę, którą miałeś na temat tego, że jak jest delta ujemna, to nie ma rozwiązań, nie możemy pierwiastkować liczb ujemnych i tak dalej. No cóż, tak to już bywa. Uogólnialiśmy to wtedy, żeby po prostu było łatwiej zrozumieć, jak to wygląda. Wszystko się zgadzało. Teraz dodaliśmy sobie liczbę urojoną. No, ciekawostka taka. I teraz to jest dopiero liczba urojona. A czym są właściwie liczby zespolone? Bo to o nich będziemy sobie mówić. Liczba zespolona, oznaczamy każdą liczbę zespoloną, będziemy oznaczać jako z zazwyczaj, to może być jakaś inna nazwa. Chodzi o to, że ta liczba z, ona jest zespolona, składa się z dwóch jakby zespołów i ogólna postać takiej liczby to jest x plus i y. I teraz tak, x należy do liczb rzeczywistych. X jest częścią rzeczywistą tej liczby. X jest częścią rzeczywistą tej liczby. A y, i to jest ważne, żebyś wiedział, że samo y jest częścią urojoną tej liczby właśnie. To jest urojona część tej liczby. Więc y należy do liczb urojonych. Nie jestem pewny, jaki jest dokładny zapis, jaka jest litera tutaj w polskim notatce, tylko po prostu napiszę, że to są urojone. X należy do liczb urojonych. X plus i y. Jaką na przykład może być liczbą z? Z może być równe 2 plus 3i. Tak może wyglądać liczba urojona. I to jest ważne, żebyś wiedział, że to jest jakby jedna liczba. Tak jak na przykład 5 albo pierwiastek z 2, to 2 plus 3i to jest jedna liczba. Ten plus po prostu jest tu wymagany, bo ja nie potrafię dodać i do liczb rzeczywistych. Ale z jest jakby jedną liczbą. I traktujemy ją jako jedną liczbę. I na niej działamy ze wszystkimi rzeczami. I teraz możemy tutaj określić jej część zespoloną, znaczy to liczba jest zespolona, część urojoną i część rzeczywistą. W ten sposób to piszemy. Jeżeli chcemy obliczyć część rzeczywistą, to piszemy re od z. Re to jest od angielskiego real po prostu, pierwsze dwie litery. Real, czyli właśnie rzeczywista, z, czyli z tej liczby, którą chcemy znać, jest równe ile? No 2. Część rzeczywista tej liczby jest równa 2. I teraz piszemy, jeżeli chcemy, chodzi nam o część urojoną, im, to jest też od angielskiego imaginary, czyli
Czyli właśnie ta część urojona i to jest, zauważ, samo 3. Tak jak we wzorze było y i x, a to i stoi po prostu przy części urojonej, nie jest jej częścią, bo i właśnie powoduje, że ta liczba staje się urojona. Ale nie jest ono... nie wypisujemy go tutaj w ten sposób, tak jak to. No i to jest tak naprawdę taka podstawa, jeżeli chodzi o liczby urojone. Musisz znać to i definiujemy, tak jak mówiłem, jako liczbę, która podniesiona do kwadratu daje minus 1. Taka jest definicja i. To się przydaje właśnie no, w bardzo wielu aspektach, jak jesteś jakimś inżynierem czy coś, albo właśnie potrzebują obliczyć jakieś wielomiany, będziemy liczyć na przykład potem, które nie mają więcej rozwiązań. Chociażby taka funkcja kwadratowa, mówili zawsze, prawda, w liceum, że funkcja kwadratowa zależą, ilość rozwiązań zależy od delty. Że jak delta jest większa od 0, to ma dwa rozwiązania, jak delta jest równa 0, to ma jedno rozwiązanie, delta jest mniejsza od 0, to brak rozwiązań. Nieprawda. Funkcja kwadratowa ma zawsze dwa rozwiązania. Jak jest równa 0, to po prostu oba rozwiązania są takie same. Ten pierwiastek jest tak zwanym pierwiastkiem parzystym i oba rozwiązania są identyczne. Ale to nie znaczy, że jest jedno rozwiązanie. Tak naprawdę to są dwa rozwiązania. A jak jest mniejsza od 0, to są dwa rozwiązania urojone. Dwa rozwiązania urojone. Będziemy robić jeszcze wielomiany, to takie funkcje kwadratowe będziemy rozważać. I tylko teraz Ci mówię, że takie funkcje, takie wielomiany istnieją, które mają właśnie pierwiastki urojone i one rozszerzają nam zbiór wszystkich naszych rozwiązań dla wielomianów. W następnej lekcji sobie pokażemy podstawowe operacje, które możemy robić na liczbach zespolonych, chociaż może w sumie teraz patrzę, mam jeszcze trochę czasu, pokażę Ci już teraz parę takich podstaw, jak na przykład możemy dodawać. Zdefiniujmy sobie na przykład dwie liczby zespolone. Z1 napiszę, że to jest a plus bi, czyli i razy b, zgodnie z tym, co wcześniej tam pisałem, a z2 to niech będzie c plus i razy d. I na przykład teraz, co to znaczy, że jeżeli porównam te dwie liczby do siebie, napiszę, że z1 równa się z2. Wtedy to oznacza, że te dwie liczby mają taką samą część rzeczywistą i taką samą część urojoną. Porównujemy zawsze część rzeczywistą z częścią rzeczywistą i część urojoną z częścią urojoną. To znaczy, że jeżeli z1 jest równy z2, to z tego wynika, że musi tak być, że a jest równe c i może i to tutaj zła litera. Napiszę oraz. Oraz b jest równe d. Oraz b jest równe d. Widzisz, porównujemy po prostu ze sobą te dwie liczby i to oznacza, że część rzeczywista jest równa części rzeczywistej tej drugiej liczby, a część urojona jest równa części urojonej tej drugiej liczby. Ok, to teraz nową kartę. Co się stanie na przykład, kiedy dodamy te dwie liczby do siebie? Kiedy dodajemy dwie liczby do siebie? Czyli mam z1 plus z2. Moje z1 to było a plus i b, czyli mam tak. A plus i razy b. Dodać c plus i razy d. Mam takie dwie liczby. To jest z1, to jest z2. W tym momencie po prostu nic prostszego. Mówię tylko, że dodajemy zawsze ze sobą dwie części rzeczywiste i dodajemy ze sobą część urojone. Czyli tu będę miał a plus c jako część rzeczywistą tej sumy plus d plus b razy i. Żeby to zobaczyć na jakimś przykładzie, no na przykład z1 niech będzie 3 plus 5i, a z2 to niech będzie 2 plus 4i. I kiedy dodam do siebie teraz te dwie liczby, to będę miał 3 plus 5i dodać 2 plus 4i równa się. I teraz dodaję części ze sobą części rzeczywiste, czyli 2 plus 3, czyli 2 plus 3 to będzie równe 5, zaraz to napiszę, plus 4 plus 5 razy i. No to wynika z tego po prostu, że dodajesz te części z i do siebie i dodajesz te części rzeczywiste, czyli 3 plus 2 jest 5, 5i plus 4i to jest 9i. Nic prostszego. Tak się dodaje właśnie liczby zespolone w ten sposób. Część rzeczywistą z częścią rzeczywistą, a część zespoloną z częścią zespoloną. I zawsze w ten sam sposób, to wygląda. Ok, a jak się odejmuje
Identycznie. Z1 minus Z2, jak odejmiesz, no to będę miał po prostu A plus I razy B minus, minus C tu powinno być, minus C plus I razy D. To jest w nawiasie. No i teraz po prostu części rzeczywiste odejmują się z częściami rzeczywistymi, tak, a części urojone odejmują się z częściami urojonymi. Zawsze musisz trzymać tych samych części, które tutaj są. Plus B minus D razy I. To nie są żadne wzory do zapamiętywania, to jest po prostu tak tutaj napisane, no, takie książkowe. Na przykładzie naszym jeszcze raz, jakie to tam były liczby. 3 plus 5, 2 plus 4, czyli 3 plus 5 I minus 2, minus 2 oczywiście plus 4i, czyli minus 4i, bo to jest ta liczba jakby w nawiasie, tak? Tutaj było plus. Ja ten nawias jakby sobie od razu zniosłem, napisałem, że to jest 3 plus 5i minus 2 minus 4i. Minus 2 minus 4i. To jest ta liczba Z2. No i teraz co robię? Odejmuję część rzeczywistą z częścią rzeczywistą. 3 minus 2 to jest 1. 5i minus 4i to jest 1i, czyli plus 1 razy i, no czyli plus samo i. Plus i. 1 plus i to jest różnica tych dwóch liczb ze sobą. Jeszcze takie pokażę Ci przykładowe jakby zadania, jakie może być takie z tych prymitywnych. Raczej nikt Ci takiego na jakimś kolokwium nie rzuci, no bo to jest po prostu za łatwe. Dajmy na to, że mamy liczbę z1 równą 5 plus 3i właśnie. Tu odwrotnie niż ta. Mam nadzieję, że to... No, niech Ci się to nie myli. Z1 równa się 5 plus 3i, a z2 równa się x plus i razy y. I jest powiedziane, że z1 równa się z2 i pytają się, ile jest równa w takim razie z2. Podaj, ile jest z2. No czyli porównujemy te dwie liczby ze sobą, no to jest bardzo proste porównanie. Piszemy, że to jest równe x plus y razy i. No i teraz wiem, że żeby one były równe, no to część rzeczywista z1 musi się równać część rzeczywista z2 i część urojona z1 musi się równać część urojona z z2. To musi zostać spełnione, żeby one były równe. No czyli porównuję teraz część rzeczywistą z częścią rzeczywistą. To znaczy, że x jest równy 5, a y jest równy 3. Bo to, co stoi przy i, to jest właśnie y, czyli moja trójka. Y jest równy 3. No czyli ta liczba w ostateczności będzie równa tyle samo, co z1, wiadomo, 5 plus 3i musi być dokładnie to samo. Tu mógłbym oczywiście dać jakiś trudniejszy po prostu przykład, albo wymienić te dwie liczby, na przykład tu napisać, no to jest bardzo prymitywne, tak, ten przykład, po prostu chciałem Ci pokazać jakby jak to się rozwiązuje. Tu mógłbym mieć coś trudniejszego, na przykład jakiś tam A czy coś, na przykład 5A, a tu bym dał na przykład 10, tu bym wpisał 10 i tu miałbym takie, i one się pytają, żebym podał te dwie liczby, to wtedy 5A plus 3i, tu bym miał, że x równa się 5A na przykład, tak, a x to jest teraz 10, czyli a jest równe 2. O, i w ten sposób właśnie, widzisz, z tego policzyłem, że a jest równe 2. Takie zadania z jakimś takim parametrem, powiedzmy. Zawsze po prostu, kiedy porównujesz dwie liczby ze sobą, to musi się równać część rzeczywista części urojonej, część rzeczywista części rzeczywistej, część urojona części urojonej. I tak samo, gdy się dodaje te dwie liczby do siebie, no to rzeczywistą z rzeczywistą, urojoną z urojoną, to samo, kiedy się te liczby odejmuje. Na dzisiaj to koniec. Dziękuję Ci za obejrzenie tej lekcji. Jeżeli Ci się podobało, to zachęcam Cię oczywiście do subskrypcji naszego kanału oraz do polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/aplusnauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com. Zapraszam Cię również do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.